Pierwsze dni, każdą noc spędzam w innym mieszkaniu. Zaczynam organizować pomóc głównie dla Huty Katowice, czyli kontaktuję się z parafią świętego Tomasza, ponieważ znałam tam proboszcza. Proboszcz kiedyś proponował mi, żebym prowadziła KIK w mieście. No i ja odmówiłam, powiedziałam, że teraz jestem już we władzach Solidarności i główne pole bitwy jest w tej chwili tam, czyli w związku zawodowym. I przez tą parafię szła pomoc. Tam spotykałem się z chłopakiem, który wyszedł ze strajku. Grzebielucha się nazywał. Ja mu powiedziałam, że już nie możesz wrócić do domu, bo jesteś namierzony, że brałeś udział w strajku. I niestety został on po prostu później przez swoją mamę namówiony, żeby się ujawnił i dostał parę lat. Także rodzina go sypnęła praktycznie, a ukrywał się w moim bloku właśnie u tej pani Jadwigi aresztowanej. No i myśmy zbierali informacje, co w poszczególnych miejscach się dzieje. Wiedzieliśmy o kopalni, wiedzieliśmy o strzałach i wtedy ja miałem już kontakt z kolegą Goncarzem, z Adamem Goncarzem, który też uniknął aresztowania. On wyskoczył z kasą z KBO w Sosnowcu. Myśmy się właśnie tam poznali przez tą parafią. Też tam miał znajomych, czy nawet krewnych i jakiegoś księdza. No i przeżyliśmy szok. On powiedział takie coś i zobacz, i ludzie tak normalnie chodzą. I też, no specjalnie to wspominam, że ja wtedy nabrałam do niego zaufanie, bo to jest naturalne stwierdzenie, że jak jest coś strasznego, nie, czy śmierć kogoś bliskiego, to jest jak gdyby pretensje do świata, że świat nie stanął w miejscu. Wiedziałam, że w moim Instytucie Systemu Sterowania dyrektor Pregry, z którym myśmy tak walczyli strasznie, on miał odprawę z kierownictwem z różnych zakładów i kazał minutą ciszy uczcić poległych na kopalni. Zachował się wyśmienicie, ponieważ na śmietniku spotkali się i niszcząc niektóre trefne dokumenty, wiceprzewodniczący Solidarności i dyrektor Pregier. I dyrektor powiedział mu, ale nie niż za dużo, część trzeba dla historii zostawić.